poprzednim odcinku. Czy ja się poddaję? Nigdy! Nigdy się nie poddaję! Ciąg dalszy nastąpi. Ciekawe co to jest. Wygląda na stare. Kto ośmiela się zakłócać mój spokój? Ja nie chcąc, ja tylko tu kopałem rowek, proszę nie rób mi krzywdy. Głupcze, nie zrobię ci krzywdy. Jam jest wszechmogący dżin, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania. W takim razie, czy istnieje życie po śmierci? No, na to akurat nie znam. Okej, a jak zlikwidować głód na świecie? Dobra, no, na to też nie znam odpowiedzi. A możesz zadawać jakieś normalne pytania? To są normalne pytania. No, nie wiem. Okej, dobra, no to gdzie ubezpieczyć samochód? No, to akurat proste. Wystarczy, że wejdziesz na rankomat.pl. No, gadasz z sensem. Tak jest, moi kochani, sponsorem dzisiejszego odcinka jest rankomat.pl, czyli porównywarka cen ubezpieczeń OC i AC dla naszych pojazdów. Po wejściu na stronę wyświetlą nam się różnego rodzaju okna, w których wybieramy sobie takie parametry, które pozwolą dostosować nam polisę do naszych potrzeb. Po kliknięciu dalej zobaczymy oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, no i spośród nich wybieramy tę najbardziej atrakcyjną ofertę. A dodatkowo w opisie zostawiam wam linki, z których jeden prowadzi was do tak zwanej motozwrotki, czyli 150-złotowego cashbacku. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza pieniądze zostaną zwrócone na nasze konto. A warto przypomnieć, że do wygrania dodatkowo są jeszcze iPhone 12 Pro. Ja dziękuję rankomatowi i przechodzimy do dalszej części programu. Tachu? Nie. Nie wiem. Dlaczego? Bardzo. To jest kamelinowe! Dawaj, Marek, to jeszcze kameruje! Nie skacz! Idź stąd! Ale urwa! To jest śmiech też na sali. Kierownicą, dawaj. Ja się nazywam Buba i witam was w kolejnym odcinku moich p***owanych przygód. Moi drodzy, nauczony doświadczeniami z poprzednich lat, albo w sumie odcinków, zauważyłem, że warto jest nagrywać nawet coś, co się może potencjalnie nie przydać. I teraz idę nagrywać początek, który już oglądaliście, ale na wszelki wypadek nagram sobie to, co mogło pójść nie tak. Niemożliwe. Od strzała? Co ty gadasz? Dobra, równolegle powstaje początek, co toczy się akcja. Ogólnie plan był taki, że... no właśnie, co po w ogóle to wszystko robię? Plan jest taki, że wyrównuję tutaj teren i wsadzę tutaj bloczki, żeby dało się spokojnie wjechać samochodem. Więc... Dobra. Względnie wyrównane, teraz trzeba jeszcze dokręcić resztę scen z filmu. Czyli muszę tu kopać ręcznie. Życie youtubera. Ciekawe co... Wow! Oh! Wow! Wow! O matko bosko, kim jesteś i czego chcesz? Wow, kim ty jesteś? Wow, kim ty jesteś? W takim razie...
Dobra, chyba nagrane. Mam nadzieję, że to wsiadło. Jak nie, to trochę przypał. Najwyżej się nagram, nie wiem, w inny dzień. Ale muszę brać się do roboty, ponieważ no nie po to wszystko rozkopałem, żeby teraz... No, wiadomo. Układamy tutaj rzeczy. No i tu powinien się pojawić materiał, jak wjeżdżam samochodem do kontenera. Chyba robiłem parę timelapsów telefonem, ale właśnie przejrzałem moje karty i najprawdopodobniej sformatowałem sobie kartę, na której były pliki z tym, co teraz miało się wydarzyć. Tak więc mogę wam tylko powiedzieć, że udało mi się wjechać do kontenera. Brawo. Chyba pora na urlop, wiecie co? Serio, ja The next day. Ej, ale jest faza. Kiedyś miałem takie powiedzonko, że życie samo pisze scenariusze i w tym momencie tak jakby to znowu wróciło na tamte stare tory. Jest godzina 21:45 i ogólnie plan był taki, że żeby wypełnić film, no to teraz idę po robocie, dłubać się przy becie i będę siedział do której i to robił. Ale w międzyczasie wydarzyło się coś bardzo ciekawego. Jeden z obserwujących na Instagramie wysłał mi, że pewien pan wystawił na OLX-a tą pierwszą betę. Ci, którzy znają mnie z czasów w Rapstera, kojarzą, że była taka moja pierwsza bunia, którą dostałem od Rapsterów w ramach premii pracowniczej. To jest twoja pierwsza kupeja. Twoja pierwsza kupeja. Twoja pierwsza kupeja. Twoja pierwsza kupeja. Bubuś, nam się podoba bardzo twoja praca, a to jest nasze malutkie odwdzięczenie się. To jest twoje auto do upalania w formule gruz. I potem oddaliśmy ją w formie konkursu dla kogoś, kto wymyśli kreatywny wierszyk. Postaram się tutaj dać przebite z tego. Gruz to gruz. Nie jeden powie luz. Lecz gruz to nie tylko maszyna. Gruz ma swoją duszę, historię. Gruz to dziewczyna. Gruz to bunia, jest twarda, lecz kochana. Gruz to fura, jest do bokiem latania. Bunia ta, choć stara i w opłakanym stanie, wzruszyła serce Buby, gdy ten spojrzał na nie. Lakier ma obdarty i mega jest zjechana, lecz mimo wszystko rak nie wzbudza uśmiech u swego pana. Historia Buni taka, że Buba pchnął ją w świat. Zapragnął, by pan nowy uwolnił ją jak ptak. Aby lakier miała nowy i pod kocem zimowała, a na wiosnę odnowiona każdy zakręt bokiem brała. I gdy trafił się szaleniec, co jakuza go ścigała, los znowu coś namieszał i bunia sama została. Ja ją chętnie adoptuję, ściągnę rdze i odpicuję, nowy olej, etylina, marchew z rury, dym z komina, ryk silnika, miód malina, oto bunia cud dziewczyna. Była gruzem, lecz haha, to jest fura, co historię. Dobra, podsumowując, chcesz te gruza, tak? Tak. No, tę furę wygrał pan Paweł, który okazał się być trochę świrniętym, ale całkiem sympatycznym gościem. Wypnij powerbank od tego główienka. No i teraz zapnij raz jeszcze. Włóż, powrotem. Serio, zapnij, włóż, człowieku, to może oglądać moja żona. No, zapiąłem i włożyłem. Było ciasno, ale weszło. No to ci powiem, średnio to zrobiłeś. No i potem jak zaczęliśmy gadać, no to okazało się, że chłop jest mega pozytywną osobą. Mimo tego, że no w życiu nie ma za łatwo, ale to są prywatne sprawy i tak dalej. Zobaczymy. Do brzegu. Temat jest taki, że napisałem mu SMS-a, że chciałem zapytać jak tam zdrówko, jak się ma. No i on odpowiedział mi, że bardzo fajnie, że cieszy się, że napisałem. No i zaproponował, żebyśmy się spotkali. I w sumie uznałem, że czemu nie. Więc jedziemy się spotkać z Pawłem i zobaczyć moją pierwszą bunię E36, jaką kiedykolwiek się przejechałem jako kierowca. No, w ogóle klasyka gatunku. Nie wiem, gdzie mam kluczyki, bo uznałem, że jolo, jedziemy betą. Jak się bawić, to się bawić. Se wjadę drugi raz. Jest buńka. Cześć, słoneczko. Buja!
Klucze są w stacyjce? Są! No to jedziemy, buńko. Czamy Sony Alpha tryb noktowizor. Widzę tu więcej niż okiem swoim. Może i trochę ziarna jest, ale przynajmniej coś widać. Zapomniałem, że żeby zamknąć drzwi, musiałem rozebrać te bloczki. Ciekawe, czy się uda teraz wyjechać ze stolu. Dotrze się. Dobra, jazda. Chyba trafiłem. Siema, trafiłem? Na filmie wyglądało to lepiej. Dobra, non stop. Dojechaliśmy. Ej, oto nasz gość specjalny. Co? Człowiek legenda. A, dobry wieczór się z Państwem. Hej, oh, hej, cześć. Szufla. Dobry wieczór się z widzami, boom, hej. Dobra, my sobie pogadamy, a potem coś nagramy. Na razie trzeba tutaj interpersonalnie wymienić się gestami i tak dalej. Do widzenia. Co? No to... Co byś chciał wiedzieć o samochodzie? Cieszyłem się... Czekaj. Najpierw trzeba zrobić wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Dobrze, no to my tu już sobie troszkę pogadaliśmy, ale teraz chciałbym, żebyście wy się dowiedzieli, jak historia się potoczyła. Panie kolego, jak to wyglądało? Jak wrócił pan na chatę z tą furą? Czy zdążył się pan nacieszyć? Tak, przeogromnie. Byłem przeszczęśliwy, dostając tak fantastyczny prezencik, nagrodę. I nie ukrywam, owszem, pojeździłem, pośmigałem, polatałem. Było naprawdę mega. Ale no z racji braku możliwości, czasu, rodziny, dzieci, żony. Bardzo mi jest szkoda, żeby to autko stało i sobie, że tak powiem, patrzyło na mnie, bo fizycznie nie mam czasu, żeby już nim bawić. A bardzo chciałbym, żeby ktoś jeszcze poczuł ten miły dreszczyk emocji i żeby poszło to gdzieś dalej i komuś dostarczyło mega fanu, mega radości. Dlatego w tej właśnie chwili o godzinie 23 z kawałeczkiem ciśnie do nas typ z Katowic po to, żeby przejąć tą oto cudną niegdyś bubybunię. No to non stop, ale mam drugie pytanko. Słuchajcie. Co spierdło się pierwsze? Elektryka pod tytułem, jak wracałem od was wtedy, jeszcze od was kiedy robiłeś z Matim we Wrapsterze, dojechałem do siebie tutaj do ronda, na biegu, rozczepiły się kable i odpaliłem. I co musiałeś zepchnąć na ratę? Zepchnąłem na brzeg, z ziomkiem wyciągnęliśmy aku do domu, naładowaliśmy aku, pełna bateria, czary mary, przeszliśmy dwa dni później, podłączyliśmy i dalej nic. Nalaliśmy wachy, wymieniliśmy płyny, wrzuciliśmy wodę i dalej nic. I po dwóch dniach okazało się, że a może jednak kable? I okazało się, że faktem wystarczyło plus złączyć z minusem i zepchnął jak dzik. No tak, bo tamta stacyjka była przerobiona tak że się odpalało z guzitka. Były wielkie plany, były fajne marzenia, były pomysły. Częściowo i troszeczkę zostały zrealizowane, troszkę chciałem zrobić w takim pomarańczowym, jaskrawym, widocznym kolorze. No poszedł delikatnie grill, zrobiony, poszły, wrzucimy ci może jakąś lampę, chłopaku, czy masz w tym? Zaraz zrobimy przebitki. Spoczo. Poszedł delikatnie grill, poszły lusterka, poszła dupcia. No na dach już nie starczyło czasu, a na resztę nie starczyło siły. Okay. Ale frajdy była, frajdy spali w dalszym ciągu z guzika i można dalej. Ja tylko powiem, że w tym samochodziku jest umieszczona legendarna jednostka 1.8 IS, a dodatkowo, dla ciekawych, jest tutaj włożony dyfer 4.4, czyli kurewsko krótki, taki, że chyba tam budzik zamyka przy 150 i odcina, więc ten samochód wstawał non-stop, ale ja nie potrafiłem... Czemu się w ogóle nie kładzie, co? Tak bezdecznie. Nie potrafiłem w ogóle wykorzystać potencjału tego samochodu i jak mam być szczery, to trochę sobie tak plułem w brodę, jak się przeprowadziłem na wieś, mówię, teraz by się przydał taki gruz, że nim to się w***, byle
byle gdzie, ale bunię trzymać na ten, na jakieś specjalne okazje, a tego można by zawijać od drzewa, ale z drugiej strony trafił on w ręce innego amatora zawijania się od drzewa i na szczęście on o drzewo się nie zawinął, więc teraz kolejna trzeciego. Jedzie właśnie do nas wczoraj swojego gruza po prostu dachował. No więc jest mu potrzebny nowy, więc śmieszna historia. No dobra. Trochę ziarna jest, ale będzie widać. Moi kochani, jest to wiekopomna chwila, kiedy historia zatacza koło i kwadrat, i kółko, i w ogóle wszystko. I stoi pierwsze moje spełnione marzenie, drugie moje spełnione marzenie i... Co ja chciałem więcej powiedzieć? Trzeciego marzenia nie ma, nie stoi. Ale jesteśmy szczęśliwi, bo mamy fajne wieczorne spotkanie. Dobra, śmieszna sprawa, bo przyjechał pan po gruza. To chyba to zaraz nagramy. No dobra, no to mamy tutaj gościa, który przyjechał po gruzina, który stoi tam. Trzeci tatuś naszego auta. No, więc możemy zrobić mały fanklub starego gruza. Więc no cóż, co tu dużo gadać. Chłop pewnie załaduje, albo zerknie, albo nie zerknie. No i ten. Ale dzisiaj dochowałem swój. Dzisiaj? No dzisiaj. No, kurde. Nie, dzisiaj. Potrzebny jest ci nowy? 15 godzin, dał temu. Ja pierd... Mam fotę. Mogę ci później wstawić tą fotę. Gdzieś tam. Oj. Co to się stanęło? A co tak grubo poleciałeś, żeby k***ć? No wiesz co, właśnie nic nie robiłem wtedy. Odstrzał! Niesamowite to jest to. Żegnam się z chłopakami, mają co robić. Trzymajcie się, dobrej nocy. Cześć! No więc tak, moi kochani, samochód odjeżdża sobie siną dal, jest już bardzo późno, ja już wracam na chatę. Cieszę się w sumie, że to się tak potoczyło. Ciekawy moment zwrotny, może nie jakieś fajerwerki, ale taki, no, nazwijmy to punkt dla refleksji, zastanowienia się nad życiem, nad planami. Fajny dzień, dziękuję. I na dzisiaj, dobranoc. The next day. Dobrze, fajnie, fajowo. Piątek weekendu, początek, prawda? Co powiedziało A, to trzeba powiedzieć teraz B. Wczoraj była laba, powiedzmy. Siedzieliśmy do pierwszej. To dzisiaj trzeba popracować przy samochodzie. Non stop. What you know about lower beds, top rhyming? I've been laying down hot tracks all in my closet, spitting heavy bars on the software like Logic. Headed to the shop for some self-care items. Bought the whole store out, man, I love Target. Spent all that bread in my... a bargain. I cut them carbs out, now I'm in the park jogging. All the dogs lined up outside barking. They yelled, hey bitch, I said, I beg your... No dobra, udało się wjechać. Zajebiście. No ale musimy poważnie pogadać. Słuchajcie, wiele razy czytałem w komentarzach, że lubicie oglądać mój kanał ze względu na to, że pokazuję rzeczy, powiedzmy, takie jakie są, bez koloryzowania tego, bez jakiegoś robienia z siebie kogoś, kim nie jestem. No więc jak mam być szczery, to plany miałem takie, żeby zająć się samochodem, ale jest piątek, 21, a my ciśniemy z jedną robotą, naprawdę na grubasie i nie mam siły tego robić, nie? W sensie, myślę sobie, no garbę noc, zrobię ten film, ale to nie ma sensu. Ani to nie będzie jakościowy content, ani nic. Dodatkowo dyfer, który zaspawałem w poprzednim odcinku, wszystko fajnie, ale obawiam się, że będzie on za długi. Wczoraj, wracając od Pawła, postanowiłem sobie troszkę przycisnąć, no bo z myślą o tym, że czeka mnie Matsuri, chciałem trochę sprawdzić, co może zrobić samochód. No i jak mam być szczery, samo przełożenie 3,45 jest dla mnie szybkie, a nie mówiąc już o 2,93, więc no boję się trochę takiej szybkiej jazdy, nie jestem jeszcze prosem. Gadałem z Samuelem z Night Ride, niedużo, ale rozmawiałem o tym właśnie driftowaniu i powiedział, że na torze jest inaczej i że ten track trochę mija, natomiast no ja w sumie nie mam jeszcze doświadczeń za dużych z torem, więc przekonamy się. Nie wiem, czy to słychać na mikrofonie, w ogóle nie wiem, czy słychać na mikrofonie cokolwiek, czekajcie.
Raz, raz? Dobra, słychać. No, nie wiem czy to słychać, ale właśnie zaczęło padać i tak sobie myślę, że bez sensu jest, żebym ja to teraz rozkręcał i coś tutaj robił. Prawdopodobnie zajmę się tymi rzeczami albo z chłopakami z trzynastki, albo u Filipa przed samym Matsuri, żeby to ogarnąć na Matsuri, bo taki jest plan. A na razie, nie wiem, chyba sobie pochilluję, w końcu odpocznę. Przepraszam, mordę, nie mam siły. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Dzisiaj to pierdolę, nie mam siły, ale wiem co jutro zrobię. F**uj mi szura ten samochód. Szura jak p***bany. I to szuranie jest efektem tego, że mam tarczę z 330, w sensie tam z E46, i zostawiłem sobie te okładziny tarczobębnów, które były z 2.0, przez co te tarcze się rozleciały i szurają mi o bębny. I to zrobimy, żeby dało się jeździć. I o, będzie content. No, więc dzień dobry przy kawusi. W końcu mamy dzień wolny. Od dawna takiego nie było. W którym można iść normalnie do pracy przy aucie. Non stop. Teraz trzeba wymienić wybać okładziny bębnów, tarczobębnów. I na pewno wszystko będzie już dobrze chyba. Bo nie wiem czy to już mówiłem, ale plan jest taki, żeby dojechać do Filipa do Końskich na kołach. No a do tego trzeba uczynić auto bardziej jezdnym niż jest. Więc jazda. Jaki piękny dzień, żeby go sobie spierdolić wkurzaniem się na auto. Patrzcie, trawka zaczyna rosnąć. Wiosna idzie w końcu. Non stop idzie ta wiosna. Tylko przyjść nie może. Od razu taki lepszy humor, jak człowiek trochę dla odmiany pospał. Dobra, jak to mówią, ciasno, ale cudzo. Dobrze. Jakoś może tu dojdziemy. Na pewno chyba. No jest lepiej niż było w garażu, tak powiem. A tam już było całkiem nie najgorzej, bo nie było zimno i nie padało na łeb. Dobra, podnosimy sucz. Teraz zaraz wpadnie lewarek pewnie. W próg albo w podłogę kontenera. No, także tego. Lecimy. Żeby jako to wyglądało, a nie żeby jako nary. Damy tutaj tę blachę, która pozwoli nam odciążyć trochę podłogę. W sensie postawię na niej lewarek i w razie czego się nie zapadnie pod ziemię ze wstydu. Podniesiemy auto za najbardziej stabilne miejsce w samochodzie, czyli za amortyzator. Na szczęście jakiś partacz to dokręcał, więc jest lekko. Po to mam klucz. Koło zdjęte, trzeba dystans wypierdzielić, żeby dostać się do bębnów i prawdopodobnie zdjąć zacisk. Ech. Dobra kochani, i o ile to w drugim kole jeszcze jako tako się trzyma, to w drugim już się rozjechało, dlatego musimy to rozjechać z tej strony też. Tylko jak? Tego nie wiem nic. Mać, nie mam pojęcia, ale użyję młotka. No to żarty się skończyły. Dobra, można skręcać do kupy. Jedna strona zrobiona. Dobra, teraz ta ciekawsza strona, bo będzie i ciaśniej, i tutaj bardziej szura. Więc ten teges. Damy radę chyba. Tym razem Arek poszedł kopać. Non-stop. A my kopiemy w gruzie. Wiecie co? Wiedziałem, że będzie trudniej po tej drugiej stronie, ale nie sądziłem, że aż tak. Wiecie ile się p***doliłem zanim urwałem tę śrubę?
i mówię, już się uda, już będzie dobrze. Się kurde. A konstrukcja tego gówna jest taka, że najprawdopodobniej teraz nie zdejmę zacisku. Bo kurde jebie nędzy. Zajebiste to auto, takie kurde wdzięczne. O, patrz, co to jest. O, to jest to, co tarło. Zaraz zobaczymy, co tarło. Będę się tutaj zdjąć ten zacisk. O, fajnie. O, jak tarło ładnie. Puszczaj szmatę. No, to tu się samo zdemontowało. Zestaw. No więc o tyle mniej roboty. Fajnie. No. Bek. No, no zajebiście, nie trzeba nic zamontować. Tą blachę wytniemy, bo mnie wku... Dobra, z rzeczy pozytywnych znalazłem w śmieciach śrubę, która podpasuje jako inna śruba zamiast tej złamanej. No ale ze złych rzeczy nadal trzeba wydolić stamtąd starą śrubę i nie wiem jak to zrobić. Mordeczki, no powiem wam, ciężko będzie to nagrać, ale muszę tam rozwiercić śrubę, więc tyle ile się uda, ile widać z tego kadru, a widać ch**a. To może tak coś tego. Jak jest szmyk jest. Jak coś będzie widać, to fajnie, jak nie, to trudno. Poszło łatwiej niż się spodziewałem. Chyba Bóg skumał, że coś przegięcie pały z tym bubą. I za grubo, za dużo ch**ych rzeczy się dzieje. No nic, składamy to i koniec na dziś. Koniec. Zrobione, chociaż tyle. Jakiś mały progres do przodu. Ale no tak wygląda życie. Nie zawsze jest czas rozjechać auto na kawałki i potem sobie pozwolić na coś takiego. Zrobiony jakiś mały krok do przodu. Chyba pora się pożegnać, kochani. Mam nadzieję, że ten odcinek, mimo tego, że bez jakichś spektakularnych sukcesów, wam się podobał. Jeżeli tak, no to proszę, subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach porąbanych przygód, przyjaciele. Rest in streams! Kto ośmiela się zakłócać mój spokój?